20 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux, opata i doktora kościoła. Bernard urodził się w rycerskim rodzie burgundzkim w roku 1090. Jego ojciec, Tesquelin, należał do miejscowej arystokracji jako wasal księcia Burgundii. Jego matka, Aletta, była córką hrabiego, Bernarda z Montbard. Jako chłopiec Bernard uczęszczał do szkoły prowadzonej przez kanoników diecezjalnych w Saint-Vaule, gdzie ojciec Bernarda miał swoją posiadłość. Ojciec marzył dla syna o karierze na dworze księcia Burgundii. W Boże Narodzenie Bernardowi miało się ukazać Dzieciątko Boże i zachęcać chłopca, aby poświęcił się służbie Bożej. Kiedy Bernard miał 17 lat, w roku 1107, zmarła jego matka. Zwrócił się wówczas do Maryi, by mu zastąpiła Matkę Ziemską. Będzie to jeden z rysów charakterystycznych jego duchowości, tkliwe nabożeństwo do Matki Bożej. Mając 22 lata wstąpił do surowego opactwa cystersów w Situ, pociągając za sobą 30 towarzyszy młodości. Niedługo potem również jego ojciec wstąpił do tego opactwa. Żywot Bernarda głosi, że wśród niewiast powstała panika, że nie będą miały mężów, bo wszystko, co było najszlachetniejsze, Bernard zabrał do zakonu. Nadmierne pokuty, jakie Bernard zaczął sobie zadawać, tak dalece zrujnowały jego organizm, że był już bliski śmierci. Kiedy tylko poczuł się nieco lepiej, wraz z 12 towarzyszami, został wysłany przez świętego Stefana Opata do założenia nowego opactwa w pobliżu Ab, w diecezji Langres, któremu Bernard od pięknej kotliny nadał nazwę Jasna Dolina, Clairvaux. Jako pierwszy opat tego klasztoru otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 25 lat. W tym opactwie pozostał przez 38 lat jako opat. Stąd też rozpowszechniał dzieło świętego Roberta i świętego Stefana przez założenie 68 nowych opactw, to też słusznie nadano mu tytuł współzałożyciela zakonu cystersów. Bernard nadał mu bowiem niebywały odtąd rozwój w całej Europie. Co więcej, oprócz nowych kandydatów, w szeregi jego synów duchowych zaczęli się zgłaszać także zwolennicy reform z wielu opactw benedyktyńskich. Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny zakonnej. Zasłynął także jako myśliciel, teolog i kontemplatyk. Umiał łączyć życie czynne z mistycznym. Mając do dyspozycji na rozmowę z Bogiem tak mało czasu w ciągu dnia, poświęcał na nią długie godziny nocy. Założył około 30 fundacji zakonnych, w tym także cysterską fundację w Jędrzejowie. Wywarł wpływ na życie kościoła swojej epoki. Był jedną z najpiękniejszych postaci XII wieku. Nazywano go wyrocznią Europy. Był obrońcą papieża Innocentego II i położył kres schizmie Anakleta w Rzymie. Z polecenia Eugeniusza III ogłosił drugą krucjatę krzyżową. Napisał regułę templariuszy zakonu powołanego w roku 1118 do ochrony pielgrzymów od napadów i stania na straży grobu Chrystusa. Wyjednał też u papieża jej zatwierdzenie. Bernard bardzo żywo bronił czystości wiary. Wystąpił przeciwko tezom Abelarda, znanego dialektyka, bardzo awanturniczego i zbyt intelektualizującego prawdy wiary. Skłonił go do pojednania z Kościołem. Bernard zasłynął także swoimi pismami. Jest ich bardzo wiele, od drobnych rozpraw teologicznych, poprzez utwory ascetyczne, kończąc na listach i kazaniach. Z traktatów najważniejsze to o łasce i wolnej woli, o stopniach pokory i pychy, księga o miłowaniu Boga, 5 ksiąg do papieża Eugeniusza III. Z jego kazań najpiękniejsze to komentarz do Pieśni nad Pieśniami i o Najświętszej Marii Pannie. Wśród listów zachował się także list do biskupa krakowskiego. Bernard wyróżniał się także nabożeństwem do męki pańskiej. Na widok krzyża zalewał się obfitymi łzami. Bracia zakonni widzieli nieraz, jak czule rozmawiał z Chrystusem ukrzyżowanym. Dla wyrażenia swojej miłości do Najświętszej Marii Panny nie tylko pięknie o niej pisał, ale często ją pozdrawiał w jej świętych wizerunkach. Powtarzał wówczas radosne Ave Maria. Legenda głosi, że raz z figury miała mu odpowiedzieć Matka Boża na to pozdrowienie słowami Salve Bernardzie. Ikonografia najczęściej przedstawia go w tej właśnie sytuacji.
nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu tytuł doktora miodopłynnego. Bernard zmarł w opinii świętości w Clairvaux 20 sierpnia 1153 roku. Do chwały świętych wyniósł go papież Aleksander III już w roku 1174. Doktorem kościoła ogłosił Bernarda papież Pius VIII w roku 1830. W 800. rocznicę jego śmierci papież Pius XII w roku 1953 wydał ku czci świętego Bernarda piękną encyklikę. Bernard jest czczony jako patron cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, a także pszczelarzy. Wzywany bywa jako opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci. W ikonografii Bernard przedstawiany jest w stroju cysterskim. Jego atrybutami są m.in. księga, krzyż opacki, krucyfiks, Matka Boża z Dzieciątkiem, narzędzia męki pańskiej, pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli oraz ul. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard opadł, przejęty gorliwością o Twoją chwałę, płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.